pierwszy raz w takim składzie, pierwszy raz na pianinie. Także no, będzie ciekawie. No i pierwszy raz taka muzyka w Grudziądzu, tak mi się wydaje. Współpracowałam już wcześniej i z Krzysztofem, i z Szymonem. I wiedziałam, że mogłam podołać temu zadaniu, które no, nie jest do końca takie łatwe, jak może się wydawać. Kto kogo odkrył i tak dalej. To działa we wszystkie strony jednakowo. Ale to, co dzisiaj będziemy prezentować, to jest ewidentnie wybór Zuzi. Ona nas w to wszystko wmierzała. Byliśmy na początku trochę zaskoczeni tym, że będziemy grać w metrach, które, no i w ogóle w stylistyce takiej, która do tej pory była dla nas no, obcą. No ale z racji tego, że każde doświadczenie w życiu muzyka się liczy, to przyjęliśmy też na klatę i postaramy się to zrobić tak, żeby zaspokoić i Zuzi, i swoje własne ambicje. Rok temu wyjechałam do Francji na studia. Miałam przyjemność zamieszkać w takiej dosyć wielokulturowej dzielnicy. I tam w różnych miejscach nauczyłam się grać takiej muzyki, też zaczęłam pracować z taką muzyką, występować z muzyką orientalną, bo to jest muzyka głównie arabska. Też przedstawimy dzisiaj kilka utworów żydowskich i w języku ladino, i w hebrajskim, więc będzie naprawdę ciekawie. To jest muzyka tak różna od tej, co my znamy tutaj w Europie, bo nie mówię o Polsce, bo mówię o Europie, że to jest kompletnie inny świat, jest inne bogactwo dźwięków, inne bogactwo rytmów. Na przykład w muzyce arabskiej gramy też ćwierć tonami, czyli, a w muzyce europejskiej nie ma czegoś takiego. Półton jest maksymalną jakby odległością między dźwiękami, najmniejszą. W muzyce arabskiej też występują ćwierć tony, więc o ile więcej jest dźwięków w takim wypadku. No i też różne inne rytmy, zupełnie inne rozumienie tej, zupełnie inne rozumienie muzyki, melodii, rytmu, współgrania. Bo to też jest, że tak powiem, najważniejsze w tej muzyce, że ludzie się spotykają, grają ze sobą, śpiewają, wszyscy znają te piosenki, te teksty piosenek, więc to jest najfajniejsze w tej muzyce, że wszyscy się tak przy niej jakoś jednoczą. I zupełnie inaczej w muzyce arabskiej się używa skrzypiec, zupełnie inaczej się śpiewa, zupełnie inaczej się liczy. To jest inne spojrzenie. I wtedy też inaczej mogę z tej perspektywy spojrzeć na muzykę, którą grałam wcześniej, nazwijmy to tą muzyką europejską, którą wszyscy tutaj znamy. Taką czysto techniczną stronę grania, ale też mentalnie trzeba się przestawić, na przykład dla mnie, dla bębniarza, trzeba przestawić się na jakieś charakterystyczne akcentowanie, które niekoniecznie musi być nacechowane tym. Przede wszystkim kwestia tego, że oni nie są, muzyka arabska, blisko wschodnia, nie jest skażona tym liczeniem na 2, 4 i wielokrotność. Oczywiście w życiu bębniarza zdarzają się, jak każdego innego muzyka, zdarzają się takie podziały niemetryczne, ale tutaj one występują ewidentnie. Trzeba jeszcze w tym wszystkim znaleźć cechy charakterystyczne dla danego gatunku muzyki, żeby to nie była taka arabska, ale grana, no i tak, pewnie to i tak z nas wyjdzie, ale żeby to była muzyka maksymalnie zbliżona do pierwowzoru. Jak przyjechałam, to mieliśmy jakieś 2 tygodnie do koncertu, niecałe nawet. Więc próby były prawie codziennie i to też dzięki uprzejmości Centrum Kultury i Teatr i dzięki akcentowi mogliśmy po prostu codziennie spotykać się i uczyć się w sumie razem. Znaczy w większości to ja ich uczyłam, ale ćwiczyć. Dzięki mojemu projektowi stypendialnemu, tak, który otrzymałam z uprzejmości pana prezydenta Macieja Glamowskiego, mogę zrealizować coś takiego właśnie, że zaprosiłam moich znajomych z Francji i zagramy w kwartecie zupełnie inną muzykę niż dzisiaj, bo to będzie muzyka trochę bardziej współczesna i na pewno europejska.
będziemy grać trochę jazz fusion, funk, groove, R&B. Będzie fajnie.